ABC Młodego Siłacza, strona 23, Stanisław Zakrzewski. Zanim zaczniesz dźwigać ciężary, wzmocnij mięśnie brzucha. Ćwiczenia z obciążeniem przy słabych mięśniach brzucha grożą przepukliną. Zanim zatem do nich przystąpisz, musisz dobrze wzmocnić mięśnie brzucha. Osiągniesz to przez wznosy nóg w leżeniu tyłem, wznosy tułowia z leżenia tyłem. Przy tych ćwiczeniach ilość powtórzeń musi być większa, bo w porównaniu do poprzednich nie są tak intensywne. Wykonuję co najmniej w dwóch seriach po 10 do 20 powtórzeń. Początkowo ćwicz w płaszczyźnie poziomej. Podłoga, ławeczka pozioma, potem na przyrządzie ustawionym skośnie pod coraz to większym kątem. Twoja przygotowawcza zaprawa do ćwiczeń siłowych powinna więc obejmować: po pierwsze głębokie przysiady, po drugie wyskoki w górę z pół i głębokiego przysiadu, dwie serie po 6 do 12 powtórzeń, pierwsze ćwiczenie. Twoja przygotowawcza zaprawa do ćwiczeń siłowych powinna więc obejmować: po pierwsze głębokie przysiady, dwie serie po 8 do 12 powtórzeń, po drugie wyskoki w górę z pół i głębokiego przysiadu, dwie serie po 6 do 12 powtórzeń, po trzecie z leżenia przodem wznosy tułowia 3 razy po 4 do 8 ruchów, po czwarte z pozycji jak wyżej leżąc w poprzek na krześle, głębokie skłony w dół i wznosy tułowia w tył, dwie serie po 4 do 8 powtórzeń, po piąte wznosy nóg z leżenia tyłem, dwie serie po 10 do 20 powtórzeń, wznosy tułowia przejście z leżenia do siadu, dwie serie po 10 do 12 powtórzeń, po siódme wymachy ramion przodem w górę w skos. W czasie wymachów ramion spięcia na palce, dwie serie po 6 do 10 powtórzeń. Ćwiczenia te wykonuj codziennie przez tydzień, po czym przejdź do intensywniejszych ćwiczeń. Każdy trening zakończ ćwiczeniem rozluźniającym, najlepiej lekkim, rozluźnionym biegiem, chociażby biegiem w miejscu. 2:15, koniec cytatu. Brzuch, 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 brzuch. Najlepszym ćwiczeniem na powiększenie brzucha są moim zdaniem ciężkie przysiady, tak jak już wspomniałem. A niekoniecznie chcę mieć wielkie mięśnie brzucha. I tak samo tutaj ćwiczenia, wszelkie wznosy tułowia czy wznosy ud. Tu w tej książce jest oczywiście opisane, jak jest opisane. Moje też zdanie jest całkowicie inne. Znaczy nie całkowicie inne, tylko troszeczkę inne. Otóż zaczynamy. Wszelkie ćwiczenia na mięśnie brzucha od pozycji, w której brzuch w stosunku do ud nie tworzą linii prostej, tylko kąt wydaje mi się, że najlepiej 90 stopni. I wtedy zaczynamy z tej pozycji ruch i stopniowo zbliżamy. Powiedzmy, że to są uda, to jest brzuch. Z tej pozycji zaczynamy i robimy tylko krótkie spięcia. Nie prostujemy do końca. Uda, brzuch. Tylko z tej pozycji. I dopiero potem ten krótki ruch do końca wykonujemy na brzuch. Z tego względu, że to jest jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny mięsień, który nie chcemy, by był pękaty, mega rozwinięty, mega duży i tak dalej. Jest to mięsień jak każdy inny, brzuch jak każdy inny reaguje. Oczywiście wymaga trochę większej ilości powtórzeń, ale to jest ogólna zasada. Od kąta prostego zaczynamy i dopiero potem zmniejszamy. Wtedy brzuch jest
Gdy powrócimy do pozycji wyprostowanej, wtedy ten brzuch jest mniejszy i nie powiększa się i ćwiczymy właśnie brzuch, a nie biodra, ćwicząc w ten sposób.